Dobra. Cześć. W tym odcinku będziecie mieli urbex od kuchni. Siemaneczko. Zobaczycie, jak tworzymy nasze odcinki. Czyli rzeczy ciekawe, ale zazwyczaj nieciekawe. Ciekawe, ale ciekawe. Czyli jak wygląda nasze początki eksplorowania w sumie, od kiedy przyjeżdżamy na miejsce. Jest to odpalenie drona. Jeżeli okaże się, że opłaca się w ogóle to nagrywać. W tym przypadku stwierdzam, że się nie opłaca, ale no jak już tutaj jesteśmy, to... No, to, no właśnie, mamy historię tego nieukończonego budynku. Przeważnie to... kolega zawsze idzie już nagrywać, a ja oblatuję dronem. No, ale... ciekawsze miejsce. Ale to możesz, wiesz, może zrobimy taki montaż, że... O, tutaj tego, a w międzyczasie leci dron już, nie? No. Chociaż jeszcze nie leci, no dobra. No, no to dron startuje właśnie. Nie wiem, powycinamy to czy całość nagramy? Iść tam, to przyspieszne. No to dobra. Nie może być przyspieszeń, bo to wiesz, to jest oszustwo. Dobra. Chociaż. Check the mic and make sure it sound right, boys. Chociaż no dobra, tu by wypadało dać przyspieszenie. Chyba że robimy vlog. Ja już sam nie wiem. W sumie nigdy vloga nie robiliśmy. Widzisz, może teraz próbować. Uważaj na te, bo tu są odwrót kolczasty w sumie jakby, nie? Tak nie zegnę. A więc tak, przybliżymy historię, bo dostaliśmy od pewnej osoby. Ogólnie jest to niedokończona inwestycja w postaci bloku mieszkalnego, no to jak widać zresztą, budowanego już w latach 80. Także na chwilę tu stoi, przez spółdzielnię mieszkaniową. No myślę, że możemy podać miejsce, bo tutaj tak tam nic naprawdę nie ma. Przez spółdzielnię mieszkaniową założoną przez Antoniego Hoplera. Miało tu być miejsce dla wszystkich tych, którzy przed zmianą stroju nie doczekali się swojego mieszkania. Piękna lokalizacja, dogodny dojazd, duża przestronna działka, na której z czasem miały powstać kolejne bloki. Przedsiębiorca zebrał zaliczki, niektórzy wyłożyli oszczędności swojego życia, niestety cała sprawa skończyła się nieszczęśliwie. Okazało się, że działka, na której postawiono budynek, w stanie surowym nie jest możliwa do dokończenia, gdyż stoi na terenie nieuzbrojonym. Brak kanalizacji, wody, prądu i gazu. A dodatkowo bank wypowiedział inwestorowi kredyt. Przez kolejne lata ciągnęły się batalie sądowe, w których niedoszli najemcy próbowali zyskać utracone pieniądze, ale bezskutecznie. Mimo wyroku sądowego w 2014 roku teren został przejęty przez spółkę deweloperską, która miała dokończyć budowę, co jednak do dziś nie nastąpiło. Było kilka prób sprzedaży, teraz dopiero udało się. Czyli to jest w sumie ostatni czas, żeby to zobaczyć. No ciekawe, ile im jeszcze zajdzie to. Dwa lata na pewno. Przejdziesz? Zajdę.
słyszę drona. To co? Widzę, że tu sterta śmieci już jest. To wiecie, szału tutaj nie będzie. Możemy zobaczyć rozkład tego. Ale fajne jest to, że ta ściana nie jest prosta. No. Czyli to jest jedno mieszkanie? No. Bo tak wygląda na spore całkiem. Tutaj można sąsiada podglądać. Będzie za niedługo. Ale pomimo, że to są lata 80, to rozkład pokoi jest ciekawy w sumie. Jakby nie patrzeć. No tu jest pusto, nie? Chcę zobaczyć, jaki to jest mniej więcej rozkład pokoi. Co? Czekaj, mówisz, że to klatka schodowa by była? W sensie... Tam by była klatka schodowa, to by było jedno mieszkanie, tam by było drugie. No to tak, tak, tak. Ale tutaj to jest strasznie wielkie mieszkanie, nie? No bo tu już, no tak. Tu już by było wejście, tak? No tak. No to jest ile? Raz, dwa pokoje, spore. Trzy pokoje, nie wiem, przykładowo tu by była kuchnia. Tu jest jakiś łazienka pewnie. A tutaj nie wiem, co to by było. Schodzik namiotu. Z cegłą. Ale wygląda to dosyć świeżo. Pomimo. Fajne zaokrąglone są te. Nie jest takie kanciasty. Dobra, wchodzimy na górę szybko. To cały rozkład będzie taki sam. Ciekaw jestem, czy tu jest tak samo? Chyba tak. O, no i niestety drabinek. Nie ma. Ale o. Najwyższe piętro. I co? Okna będą. Dużo nowych domków tutaj jest. Pojawia się pytanie, czy ten, co będzie mieszkał na samej górze, będzie miał lepiej, czy gorzej? No nic, tyle no. Przybliżyliśmy wam historię tego obiektu. Jako, że był po drodze, no to czemu nie? Znowu cię będę musiał blurować. No i taki urbex od kuchni. Wiadomo, zazwyczaj szału nie ma. Ciężko znaleźć jakiś ciekawy obiekt. Taka niewyremontowana jeszcze ta kuchnia, wydumiec. Także no, fajnie jak wy widzowie dajecie jakieś informacje, jeżeli macie coś ciekawego.
zawsze staramy się, jeżeli jest to niedaleko, zobaczyć to. Właśnie tutaj dostaliśmy też od Wicki. No i co? No i tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego.